Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w omówieniu kolejnego okrętu tieru 10. I tym razem panazjatycki Jinan, czy tam chiński Austin, jak zwał, tak zwał. Wiele osób się zastanawiało, między innymi ja też, czy warto kupować Austina, kiedy Jinan jest okrętem darmowym, a Austin jest dosyć drogim okrętem stalowym, także tutaj sobie na to pytanie odpowiemy. I powiem Wam już od razu, że zupełnie inny styl gry. Jinan jest nieco bardziej kaskaderski ze względu na to, że zasięg jest mniejszy i parabola też jest troszeczkę inna niż w przypadku okrętu amerykańskiego. Tam by się mogło wydawać, że jeżeli mamy okręt podobny do Atlanty, do Ustera, to będziemy musieli stać za wyspą i mocno lobować te wyspy, żeby sobie przeciwnika w miarę bezpiecznie ostrzeliwać. Otóż nie, tamta parabola jest całkiem przewidywalna, nie trzeba aż tak ogromnych brać poprawek na celowanie w przeciwnika, jak to jest na niektórych okrętach amerykańskich. Ale skupiamy się tutaj na Jinanie, także za chwileczkę omówimy sobie parametry i będziemy dyskutować, jak tym okrętem grać, a nie jest nim grać prosto. Ma swoje wady, ale ma również swoje zalety, które w odpowiednich sytuacjach się ujawniają, przy czym jest to okręt dosyć mocno sytuacyjny. Nie ma tak, że w każdej sytuacji, na każdej mapie będzie się odnajdywał i robił fajny damage. Nie jest tym okrętem grać prosto, ale to tylko bardziej jeszcze skłania mnie w jego stronę, bo ja lubię takie okręty balansujące na ostrzu noża, gdzie albo się uda i naprawdę wsiada fajny wynik, albo dosyć szybko odparowujemy z bitwy. Przy czym na tym okręcie akurat nie jest o to trudno, także zaraz omówimy sobie parametry okrętu. Więc tak, artyleria główna. Bez ulepszenia na szóstym slocie mamy tutaj tylko i wyłącznie 14,5 km zasięgu, przy czym jesteśmy na tierze 10. To już wymusza bardzo ostrożną grę ze względu na to, że z takiego dystansu większość okrętów jest w stanie nas ściągnąć na jedną salwę. A nie daj Boże, jakieś Pietropawłowski, właśnie Desy, Puerto Rico, super okręty, no jest naprawdę problem. Zobaczcie, pierwsza salwa, tutaj już mamy jeden okręt mniej. Już nam spadł Heniek, za to zastrzelony przez Puerto Rico i my właśnie z tym Puerto będziemy się za chwilę spotykać. To dalej. Zasięg artylerii głównej, jak już mówiłem, 14,5 km, przeładowanie co 2,8 sekundy, także całkiem przyzwoite. Szansa na podpalenie pociskami odłamkowo-burzącymi w mojej konfiguracji to by było gdzieś w okolicach 10%, bo mamy tutaj jeszcze dwa sygnały założone na podpalenia, także to też troszeczkę daje. Nie mam tutaj założonego IFH, ale to wam... O, zobaczcie, pierwsza salwa przyleciała i praktycznie już jestem załatwiony. Większość tej bitwy muszę grać bardzo mocno, ostrożnie, żeby w ogóle przeżyć tą bitwę, mowa jeszcze zrobić jakiś sensowny damage, ale o dziwo, zobaczycie, że całkiem fajnie to wyszło. Mamy uzbrojenie torpedowe, które wydawać by się mogło, że jest tutaj głównym źródłem damage'u tego okrętu, ale warto mieć właśnie na uwadze to, że tak jak na przykład Elbing jest krążownikiem bez cytadeli, tak Jinan jest niszczycielem z cytadelą i do tego jeszcze kiepskim kamuflażem, no bo niszczyciel, który jest dostawać w stanie takie salwy, jak tu przed chwilą widzieliście, to nie jest prosta sprawa, także musimy bardzo ostrożnie grać. Torpedy mają całkiem przyzwoity zasięg, 13,5 km, to są torpedy głębokowodne, czyli trafiające wszystko poza niszczycielami. I mamy do nich dołożony dodatkowo booster do reloadu. Mamy po dwie wyrzutnie torpedowe na burtę, także całkiem sporą ilość tych torped jesteśmy w stanie wypluć. Jak się obrócimy, to wywalamy ich 20 booster i kolejne 20 może płynąć w tym samym kierunku, jeżeli oczywiście będziemy w stanie się obrócić. Okręt bardzo mocno zależny od drużyny, bo musimy podchodzić blisko do przeciwnika, to jest jedna sprawa z uwagi na krótki zasięg, a druga sprawa, musimy korzystać z tego, że ktoś nam będzie przeciwnika spotował, bo jeżeli my się zadymimy, będziemy w tym momencie w miarę bezpieczni, przy czym okręt również nie jest wyposażony w hydro, także bardzo mocno trzeba uważać na torpedy płynące w ten dym. Tutaj mamy dwa razy dalarna u przeciwnika sobie pływa, także to są okręty dysponujące bardzo szybkimi torpedami, więc gdyby te torpedy szły w kierunku mojego dymu, to myślę, że nie dałbym rady z niego uciec i w większości przypadków taka sytuacja skończyłaby się podróżą do portu. No ale tutaj na szczęście takiego obrotu sytuacji nie mieliśmy. Bardzo dobra pelotka na tych okrętach się znajduje, także to jest niewątpliwy atut. Zauważyłem też, że na krążownikach holenderskich tłuczenie samolotów to jest czysta przyjemność, ale tutaj w przypadku panazjatyckich też idzie nam to bardzo dobrze. Dodatkowo mamy jeszcze booster do obrony przeciwlotniczej. Całkiem fajnie się to wszystko sprawdza. Dym rozstawia się też całkiem spoko.
bo on nam tutaj przez 30 sekund jest aktywna ta wytwornica, więc troszeczkę tego dymu możemy sobie rozciągnąć i w nim się jakoś tam poruszać, co też wpływa na to, że przeciwnik ma nieco utrudnione zadanie, jeżeli będzie chciał do nas ten dym strzelać. Mamy po prostu gdzie się w tym dymie ruszać, możemy troszeczkę te salwy przeciwnika mylić, podobnie z torpedami. Zasięg wykrywalności jest całkiem przyzwoity, bo 9,9 km. Zobaczcie, jaką tu wartość pokazuje. 9,8 pokazuje mi w grze, a na WoWs FT pokazuje 9,8 tam z groszami. Także prawie 9 idzie, ale 9,8 jest przyjęte w grze, także to nas interesuje. No, wiadomo, jak wyspotujemy kogoś z radarem, to pewnie ten radar będzie dłuższy niż zasięg naszego spota, także jak kogoś świecimy, to dostajemy zaraz... Znaczy, jak ktoś nas wyspotuje, to jesteśmy od razu pewnie w radarze, także dymić się nie ma co. No i naprawka, jak już wspomniałem, nie jest taka, nie wiem, czy to tym razem o tym mówiłem, ale okręt jest, wydaje się, tak kruchy jak Minotaur. Z tym, że Minotaur właśnie ma, wydaje mi się, że lepszy pancerz niż ten, co jest już całkiem sporym wydarzeniem, bo Minotaur wiadomo, jaki ma pancerz. A tutaj, szanowni państwo, będziemy jeszcze bardziej chłonni na damage. Do tego mamy jeszcze niestety krótszy zasięg, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, że właśnie nie mamy takiej naprawki, jaką ma Minotaur, gdzie tego HP przywraca ona nam naprawdę duże ilości. Idealne dla Ginona są właśnie małe mapy, znaczy może nie małe, akurat rozmiar nie ma tutaj znaczenia, tak mi koleżanka mówiła, ale chodzi o to, żeby było dużo wysepek i dużo ciasnych przesmyków, gdzie możemy puszczać torpedy i spodziewać się okrętów przeciwnika, bo to jest źródło główne naszego damage'u. Jeżeli te torpedy będą wchodziły, to zrobimy nimi dużo więcej niż artylerią główną. Tu w moim przypadku tej bitwy akurat dużo tych torped nie nakładłem w przeciwnika, ale zawsze coś tam wpadło, także zobaczcie, że teraz skończył się właśnie radar z Moskwy. Ja sobie tutaj stawiam dym, wypływa mi Thunderer, wypływa mi, nie Moskwa, tylko Nevsky. Nevsky zalany, dopiero się naprawiał, także warto będzie go próbować znowu podpalić. Tutaj mamy dedeki, mamy krążowniki wychodzące z jednej strony, możemy sobie pozwolić na to, żeby ten dym postawić i przeciwnika z tego dymku sobie ostrzeliwać. Dedeki nie wiadomo gdzie są. Aha, są z tej strony, zaraz będziemy tu się z jednym z nich spotykać. Także 10% szansy na podpalenie z artylerii głównej to jest całkiem spoko wynik, biorąc pod uwagę, że tych dział mamy raz, że całkiem sporo, a dwa, że całkiem szybko strzelają, także tych pożarów też będziemy sporo generować, co w połączeniu jeszcze z torpedami będzie fajny wynik nam dawało. I zauważyłem, że właśnie ten okręt sprawdza się lepiej, no do pchania flanki to jest ciężko. W sytuacji, kiedy musimy gonić za przeciwnikiem, raczej nie ma co liczyć na dobry wynik, no bo ze względu na krótki zasięg i możliwość kajtowania przeciwnika będzie problem. Ale jeżeli będzie przeciwnik gonił nas, to możemy z dymu sobie do niego strzelać, korzystając ze spota drużyny i go torpedować, bo zasięg torped jest i tak przyzwoity, a do tego dochodzi nam to, że przeciwnik płynie w kierunku tych torped i przez co skraca sobie jeszcze czas reakcji na nie. Także to jest najlepsza opcja, jeżeli przeciwnik nas goni, a nie my gonimy przeciwnika, bo wtedy robi się kiszka. I zobaczcie, że mimo przyjęcia takiej buły na pysk na samym początku bitwy, już jest stówka na liczniku, i cały czas to powolutku sobie rośnie. Tutaj zaraz zobaczcie, że będzie wyspotowany super dedek przeciwnika. Płynie z tym nasz Yamagiri, także warto mu tutaj się odwrócić i pomóc. O właśnie, jest dalarna. I zobaczcie, w jak dosyć szybkim tempie będzie odparowywana przez te moje działa. Przypominam, że one nie mają iwche. Także często z penetracją tych pocisków może być problem, jeżeli strzelamy w coś z rozsądniejszym pancerzem niż te 16 czy 19 mm na niszczycielu. Ja tu sobie jeszcze zerknę dokładnie, ile mają penetracji te pociski. Tam torpedy sobie przy okazji wchodzą, jeszcze dwie, także już 160 na liczniku. Penetracja 21 mm. No także w przypadku strzelania w coś, co ma więcej niż 21 mm, bez iwcha już się robi kiszka. Bo raczej będzie problem z penetracją. Tutaj ile mam tych trafień? No ale nie jest to jakiś imponujący wynik. Także musicie orientować się tutaj w tym, kiedy można sobie dym postawić. Najlepiej właśnie, jak już mówiłem, znaleźć się w sytuacji, kiedy przeciwnik nas goni, bo możemy do niego i strzelać, i go torpedować, i łatwiej jest nam się wtedy obrócić, korzystając z tego, że mamy przyzwoity kamuflaż. To możemy pakować do niego burty, do przeciwnika z torpedy z obu burt. I wtedy to jest najkorzystniejsza sytuacja, w jakiej możemy się tylko na tym okręcie znaleźć. Jeżeli my gonimy, to już się robi trochę problem. Zobaczcie, że tam jeszcze Vermont, minęło 10 minut bitwy, a tam Vermont na full HP sobie prawie pływa. Także różnie się ta bitwa tutaj układała dla przeciwnika. No i teraz już będzie
pogoń za fragiem. Mimo, że jest 8 do 6, także tych okrętów przeciwnika też cały czas jest sporo, to tutaj będziemy musieli już gonić, bo nasi są w natarciu z tego, co widać. I mamy tutaj Thunderera, mamy dym postawiony przez Yamagiri, ale zaraz za tego dymu wyjdę, więc stawiam sobie swój, powolutku sobie zwalniam i rozpoczynam ostrzał. Przy czym ostrzał też zbyt długo nie potrwa, bo już płyną torpedy z deski w kierunku Thunderera. Podziwiam graczy, którzy są w stanie rozsądnie torpedować, albo po prostu trafiają mi się tacy goście, którzy płyną jak po sznurku. Ja w większości przypadków z torpedowaniem mam problem. Tutaj widzicie, że tych torped wyplułem całkiem sporo, a tylko 3 w celu. Ale na szczęście już ten damage cały czas tam tutaj rośnie fajnie. Szkoda, że nie ma w tej bitwie lotniskowca, bo zobaczylibyście, jak ta pelotka działa tutaj na tym okręcie, ale uwierzcie mi na słowo, działa całkiem przyzwoicie. Także jeżeli będziecie mieli takie rozeznanie w sytuacji, będziecie potrafić ocenić, kiedy ten okręt da się wykorzystać do maksimum, to będziecie się na nim bawić fajnie, ale to nie jest okręt prosty, nie jest twardy, raczej jest jak gąbeczka, jeżeli lecą jakieś pociski, to nie bardzo chętnie pochłania. Zadają nam one całkiem przyzwoity damage, także trzeba na to uważać, bo z tego, co zauważyłem, w bitwach krążowniki panazjatyckie są jednymi z pierwszych, o ile przeważnie nie pierwszymi okrętami, które z bitwy zostają wykluczone przez jakąś tam jedną, dwie salwy. Także to jest bardzo miękki okręt i jest to raczej okręt wsparcia, także jeżeli flanka pada, jesteśmy zmuszeni do ucieczki, to będziemy wtedy w raju. Najlepiej jakieś jeszcze ktoś nam zapewni spota, stawiamy sobie dym. I będziemy z tego dymu i strzelać, i torpedować, i wtedy będziemy najwięcej tego okrętu wyciskać. Zobaczcie, że tutaj Puerto Rico już z pancerzem stroi trochę lepiej, także większość trafień to będą braki penetracji niestety. Ale mamy na szczęście jeszcze do dyspozycji tę 10% szansę na pożar, także to też nam troszeczkę ułatwia robotę. I to już jest końcówka bitwy, bo ja tutaj już praktycznie nie mam ani naprawek, ani nie mam dymu, ale zmieniłem sobie build na kapitanie, więc to, co oglądacie w tej bitwie, będzie delikatnie zmienione, ale pokażę wam oczywiście wersję finalną, także tu już powoli zbliżamy się do końca. O, zobaczcie, teraz te samoloty zaczynają powolutku spadać. To są samoloty z Goldena, także czy tam z Goldena, jak zwał, tak zwał. Na szczęście nie trafiły we mnie tutaj, a było bardzo blisko. No i tutaj postawiony dym przez Yamagiri i dalej kontynuujemy sobie ostrzał Vermonta, który jak widzicie przez 13 minut bitwy nie stracił prawie w ogóle HP, a teraz będzie pięknie dojony przez większość naszych okrętów, które się tutaj znajdują. Tu jeszcze ktoś, a Kreml dewastuje krążownik. No i zostaje nam tłuściutki Vermoncik na dobicie, bo już chciałem jeszcze troszeczkę tutaj naskubać tego Puerto Rico, ale ono już było praktycznie na granicy mojego zasięgu, a tutaj była większa szansa na to, że coś postrzelam. Wpada w tym momencie jeszcze wsparcie, wcześniej zwiastun tragedii, bo tych pożarów padło tutaj aż 10, do tego 3 zalania. Także jeżeli się zastanawiacie nad tą linią, to to jest raczej linia dla kaskaderów. Powiem szczerze, bardzo łatwo odparować. Ciężko znaleźć sytuację, kiedy ten okręt będzie w pełni pokazywał swoje umiejętności czy tam możliwości. Ale jeżeli znajdziecie taką sytuację, to na pewno będziecie z tego okrętu zadowoleni. Bardzo fajnie pelotka tłucze samoloty. Artyleria też swoje tam potrafi zrobić. Oczywiście nie jest to, co na przykład Woosterze. Ale myślę, że będziecie zadowoleni z tej linii. Jeżeli chodzi o ocenę końcową, to ja tej linii, temu okrętowi daję takie, powiedzmy, na tyle, na ile jestem z niego wycisnąć, to daję mu 7,5. Tak wygląda kapitan, już zmieniony, nie ten, którego oglądaliście w bitwie, także jest nadzorca, będzie więcej materiałów eksploatacyjnych. A tak wyglądają ulepszenia i zestaw sygnałów na okręt, także dla mnie fajna zabawka. Kaskaderka trochę, jak już wspomniałem, ale naprawdę okręt warty posiadania, potrafiący sporo zrobić. Kwestia tylko wyczucia sytuacji, kiedy z tego okrętu wyciskać maksimum i kiedy ryzykować. No i w tym materiale to jest wszystko, także dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.